Do suwalskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragicznego zdarzenia, do jakiego doszło w suwalskim akwaparku w kwietniu ubiegłego roku. Życie stracił tam 65-letni mężczyzna. Topił się przez około 2 minuty, na co nie zareagował nadzorujący Nieckę ratownik, poinformowała nas prokurator rejonowa Krystyna Szóstka i dodała, że mężczyzna spędził pod wodą około 6 minut. Te ustalenia prokuratury potwierdził zapis monitoringu, jaki śledczy zdołali zabezpieczyć, podejmując postępowanie w sprawie. Prokuratura rejonowa w Suwałkach zakończyła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na terenie suwalskiego akwaparku, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Do sądu skierowaliśmy akt oskarżenia przeciwko 2 podejrzanym. Pierwszy z nich to ratownik, który zdaniem prokuratury nie sprawował w sposób należyty nadzoru nad osobami znajdującymi się w Nietce basenu. Jemu postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Okazało się w trakcie postępowania, że ratownik nie wykonywał powierzonego mu nadzoru w sposób prawidłowy, bowiem zamiast obserwować użytkowników Niecki, zajęty był korzystaniem z telefonu komórkowego. W efekcie nie podjął żadnych czynności wobec topiącego się 65-latka. Drugi mężczyzna objęty aktem oskarżenia to kierownik akwaparku. Usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z tym, że jako osoba odpowiedzialna nie zapewnił właściwej obsady ratowniczej na basenie w chwili, kiedy korzystał z basenu pokrzywdzony. Za ten czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3. Prowadzący sprawę prokurator musiał precyzyjnie ustalić, jaka była faktyczna przyczyna zgonu mężczyzny. Wstępna opinia ujawniła bowiem, że pływak doznał zawału serca. W rozszerzonej opinii taki powód zgonu został jednak wykluczony i jednoznacznie ustalono, że powodem ustania czynności życiowych było utonięcie.